Moi drodzy, High League 4 official trailer. Zobaczmy sobie na chwilę, zamknę ryjca. Tak, a propos Maja Staszka, a propos stygmatyzacji rzeczy przemocowych, to jak tam się bierze kasę od obrzydliwego seksisty Malika Montany, co? Bo ten, bo tak mi się przypomniało teraz. No, standardowo, drzeź musi pizdę, nie? Majestaczko, czy jest jakiś na przykład moment, kiedy nie krzyczysz? Kiedy się nie drzesz? Jest taki moment, czy nie? Jest coś takiego, czy takie coś na przykład u ciebie nie istnieje? Nie mogę się doczekać tej walki, nie? Naprawdę się nie mogę doczekać tej walki, naprawdę. Cudowno, to będzie walka, nie zapomnę jej nigdy. Specjalnie wykupię dostęp, moi drodzy, żeby za was skomentować jedną z walk. Zgadnijcie, którą. Jeszcze raz to powiem. Moi drodzy. Gdyby Amadeusz Ferrari miał technikę, to byłby pierdoloną bestią. Gdyby miał technikę, bo on, jeśli chodzi o siłę, jeśli chodzi o zawziętość, jeśli chodzi o pazura, ma. Ale technika mówi, że ciągle ćwiczy i ciągle na walce, kurczę, nie ma tego. I kondycja. Dwie rzeczy. Aż kurczę, szkoda. Ta dziwka szefuncia, tak? Na Subed Beach? Boss Beach? Większość walk obecnie zauważyłem. Większość walk zauważyłem, że to już nie są takie walki, że ja chcę coś zobaczyć, albo któraś walka mnie ciekawi. Tylko chcę w którejś walce ewidentnie zobaczyć, jak dostaje po mordzie. Maja Staśko chce, żeby dostała po mordzie i chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć, jak Natsu dostaje po mordzie, bo na przykład są osoby, za którymi nie przepadam bardzo mocno. I są walki i masz takie, o, obejrę sobie. Tak samo jak chciałem zobaczyć, jak Jeszcze Pera dostaje po mordzie i też dostał. Kogo chciałem zobaczyć, żeby dostał po ryju jeszcze? Kogo jeszcze? Te, Murańscy. Zabielski, chociaż powiem wam, że Zabielski jest szalony. Zabielski jest szalony i może być naprawdę różnie, aczkolwiek mimo wszystko kibicuję tej Kwanowi. Co ty? Maja dostanie w pierdziel od przeciwniczki. To będzie przemocowe. Mikrofon do ręki i będzie płakać, że stosowała przeciwko niej przemoc, a Malik to seksista, bo wybrał jej lepszą przeciwniczkę niż ona, uśmiechnięta buźka. Ja myślę, że tak.
Ja myślę, że tak właśnie może być, że Maja Staśka ogólnie tupnie nóżką i ten. Albo wiecie, co zrobi? Jeszcze mam jeden pomysł, że będzie walka i ona odklepie. Walka będzie odhaczona, przegra, ale kasę zgarnie. Dawid to zdoba? Nie, to akurat tego, za tym akurat tęsknię. Aczkolwiek, jeśli chodzi o Szpilkę i Denisa, no to ciekaw jestem. Ciekaw jestem bardzo walki.